Jak zmienić tło pulpitu, czy też tapetę pulpitu w Windowsie 10. Klikam na przycisk Start, wybieram ustawienia, następnie personalizacja. Do tego samego miejsca mogę dotrzeć klikając prawym przyciskiem myszy na pulpit i klikając personalizuj. Tutaj zmieniam tło naszego pulpitu. Mamy do wyboru trzy opcje. Może to być obraz, może to być jednolity kolor oraz pokaz slajdów. W przypadku obrazu mamy dostępne standardowe obrazy Windows. Bierzmy sobie jeszcze raz. Klikając na dany obraz zmieniamy nasze tło pulpitu. Nie ma żadnego przycisku zastosuj, nie ma żadnego przycisku OK. Nasz obraz jest, nasze tło jest zmienione tylko przez kliknięcie na dany obraz. Możemy też wybrać sobie jednolity kolor z dostępnej palety barw. Oraz pokaz slajdów. Pokaz slajdów. W tej chwili mam wybrany tutaj mój katalog OneDrive. Jeżeli masz jakieś zdjęcia, które chcesz, aby były twoimi slajdami, wybierz ten katalog ze swojego komputera. Prawdopodobnie masz swoje zdjęcia w katalogu obrazy. A następnie kliknij, wybierz ten folder. Możesz zmienić obraz, możesz ustawić zmianę obrazu od jednej minuty do jednego dnia oraz dopasowanie na ekranie. Ja powrócę do mojego tła do obrazu oraz do standardowego tła Windows. To tyle na temat zmiany tła pulpitu w Windowsie 10. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę itsbierk.com. I dziękuję za oglądanie.